Witam cię serdecznie, z tej strony Jerzy Strożycki, Akademia Keyboardu Keyboardway. Dzisiejszy odcinek będzie z takiej strony technicznej, z wiedzy gry na keyboardzie, no bo w końcu powiecie sobie, kurde, ten Jerzy nagrywa ciągle albo instrukcje z Yamaha bez tajemnic, albo filmiki o biznesie, czyli jak przełożyć klawisze na pieniążki, a dzisiaj porozmawiamy sobie o po prostu edukacji muzycznej, bo wszakże nazwa Akademia Keyboardu zobowiązuje. Dzisiejszy odcinek inspirowany jest zdjęciem, które pojawiło się na fanpage'u Akademii Keyboardu ze mną, z młotkiem i z gnosem, gdzie pozowałem w fajnej sesji zdjęciowej. Efekty już niebawem. I tam pojawiło się pytanie, jakie są waszym zdaniem największe błędy w grze czy podczas gry na keyboardzie? Komentarzy pojawiło się całe mnóstwo, rozpętały się ciekawe dyskusje, za co wam ogromnie dziękuję, więc pomogliście w dużym stopniu przygotować mi ten odcinek. Ja tą wiedzę poszeregowałem, posortowałem, wybrałem 10 największych błędów w grze na keyboardzie. I choć nie będzie to pokazane w praktyce, tak teoria będzie na tyle wytłumaczona, że wszyscy to zrozumiecie. Zaczynajmy! Punkt 0, bo to taki komentarz też się pojawił, wciskanie play. Nie, MIDI to nie jest granie, moje zdanie znacie na ten temat, a jeśli go nie znacie, to obejrzyjcie sobie wszystkie filmy na Akademii, prześledźcie fanpage Akademii i zobaczycie moje zdanie na ten temat. Jestem stylowy. Prawidłowy dobór barw i ich łączenie to jest coś, z czym wielu ma problem. Ba, na ten temat można by napisać całkiem grube opowiadanie. Często widzę 3 barwy aktualnie włączone na flagowcach, często z totalnie innego muzycznego świata, z innego gatunku, grające tak samo głośno i jeszcze ty grasz trójdźwięki i to robi się takie muzyczne misz-masz. Lepiej zagrać na jednej barwie, lepiej zagrać na dwóch, a jeśli używasz 3, to niech ta 3 będzie delikatnym tłem, delikatnym dopełnieniem. I baw się efektami, baw się głośnością tych barw, niech one się ze sobą nie przekrzykują. Pamiętaj, że jeśli grasz jazz, to niekoniecznie najlepszym wyborem będzie arpeggio z zapiętymi brzmieniami syntezatorowymi, natomiast jak użyjesz gitary i saksofonu, to będzie to brzmiało doskonale. Nie graj również wszystkiego na brzmieniu typu fantazja, bo wszyscy już tym po prostu... Dodaj sobie słowo. I pamiętaj, że granie na keyboardzie to tak naprawdę jest naśladowanie tych żywych instrumentów. Barwę, jaką wybrałeś, ona cię troszkę zobligowuje do tego, abyś starał się maksymalnie symulować to rzeczywiste brzmienie na przykład saksofonu, gitary, czy też gitary elektrycznej, czy też innych brzmień, jakie sobie wybierzesz. Więc pamiętaj chociażby, że saksofon gra pojedyncze dźwięki, a nie jeden saksofon gra 3 dźwięki naraz. To takie bardzo proste, bardzo oczywiste, ale nie dla każdego. Cały utwór zagrany na jednej barwie bądź jednej wariacji stylu akompaniamentu. Pamiętajcie, że granie muzyki to jest granie z serca, nie tylko mechaniczne stukanie w klawiaturę. Granie muzyki to jest granie i budowanie emocji, więc staraj się tworzyć swoje wykonania w taki sposób, aby one były rozbudowane, były podzielone na wstęp, zakończenie, na zwrotkę, na refren. Troszkę ciszej, troszkę głośniej, abyś budował po prostu piękne dzieło, a nie byle jak wystukany muzyczny farfocel zagrany tylko na jednym brzmieniu i tylko na wariacji B lub D. Baw się wstępem, baw się przejściami perkusyjnymi, baw się zakończeniem. Zagraj wstawkę, zmień brzmienie, zcisz je, zgłośnij, buduj muzyczne emocje i buduj muzyczne historie. Zbyt głośne barwy prawej ręki. Skoro już przy tych brzmieniach i barwach jesteśmy, nie ma nic gorszego niż zagłuszanie linią melodyczną akompaniamentu. Okej, kiedy grasz solo, to ten jeden instrument ma być przed sceną, tutaj na froncie,
On gra teraz solówkę, ma być go słychać. Ale nie może być tak, że ty weźmiesz trzy takie instrumenty, złączysz je naraz, bo masz ride 1, ride 2, ride 3 i wszystkie muszą być aktywne naraz, wszystkie na 127 głośność i ty grasz na trąbkach. Ała! Nie róbcie tego w taki sposób. Pamiętajcie, macie różnorodność wyboru głośności, różnorodność wyboru instrumentów, więc nie przesadzajcie z głośnością prawej ręki, ba! Nawet często ustawienia One Touch Settings, szczególnie w Yamaszkach na przykład, mają te brzmienia prawej ręki ustawione za głośno. No i tutaj w tym wypadku też bardzo ważna informacja. Używajcie dynamicznej klawiatury i bawcie się też dynamiką brzmień. Często sample są stworzone w taki sposób, że brzmią troszkę inaczej, gdy velocity, czyli głośność, jest bardzo mocna, a kiedy wciśniecie delikatniej klawisz, to brzmienie jest inne. I to wszystko w tym naśladowaniu tej rzeczywistej muzyki jest najpiękniejsze. Złe używanie pitch bendu. Czy widzieliście kiedyś pianino, w którym ktoś naciąga strunę? No nie. A ja widziałem niejednokrotnie wykonanych chłopaków, którzy grali na pianinie i bawili się pitch bendem. Takie się wtedy robi. To nie jest fajne i co najważniejsze, nienaturalne. Już mówiłem o tym. Musicie grać w taki sposób, aby naśladować rzeczywiste instrumenty. Tak więc nie robimy pitch bendu na pianinie, ale bardzo fajnie będzie ten pitch bend pasował do gitary, czy też do wielu innych instrumentów. Już wolę, kiedy nie używacie pitch bendu wcale, niż używacie go źle. Wciskanie akordów jednym lub dwoma paluszkami. Okej, kiedy miałem 6-8 lat i uczyłem się grać na keyboardzie, była to pewna droga, aby bawić się tą muzyką, aby już móc grać ze stylami akompaniamentów i żeby się po prostu tego nauczyć. Ale co by było, gdybym został na etapie dwóch palców i wciskał c-moll dwoma palcami? Chyba nie tak. Pamiętajcie, rozwijajcie się. Wciskanie akordów dwoma palcami po prostu odmóżdża i zatrzymuje was w miejscu. Keyboard za wysoko, bądź za nisko. Jeśli macie klawisz ustawiony za wysoko, bądź za nisko, to macie złą pozycję ręki. Przez co ścięgna i przeguby są naciągnięte i ręka wam po prostu źle pracuje, źle układacie palce. Pamiętajcie, na keyboardzie gramy opuszkami, na klawiszach gramy opuszkami, a nie sztywnymi paluchami zaciśniętymi albo walącymi jak jakieś tam młotki w klawiaturę. Ustawcie sobie instrument tak, abyście mieli ten element tutaj ręki delikatnie opuszczony do klawiatury. Nie wiem, czy to będzie widać na zdjęciu. Delikatnie. Nie tak, żebyście grali, nie tak, żebyście łamali rękę jeszcze wyżej, bo też się da. Wtedy jest to po prostu złe. I powoduje wiele błędów czasami, których nie da się nauczyć, szczególnie jeśli chłoniecie te błędy na wczesnym etapie muzycznej kariery i muzycznej podróży. Pamiętajcie, że czym skórka za młodu nasiąknie, to ciężko później wyplewić. Sam to wiem po sobie, bo wiele razy się złapałem, oglądając nawet swoje filmiki i transmisje, że keyboard miałem ustawiony zbyt nisko. Kiedy ustawiłem go na dobrą wysokość, to palce zaczęły pracować tak jak trzeba. Granie trzema palcami. I mówię tutaj teraz o prawej ręce. Widzę to zjawisko często wśród panów 50-60+, którzy przechodzą z akordeonu na keyboardy i chcą sobie pograć w domu. Biorą taki pierwszy, drugi, trzeci palec i lecą sobie trójdźwięki albo trzy paluszki tylko, a te dwa tak skulone. No też tak nie wolno, macie pięć paluszków u rąk i warto pięć wykorzystać. Dodatkowo fajna i poprawna metoda palcowania jest taka, kiedy idziecie palcem pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, to podkładacie pierwszy i lecicie dalej, a wracacie już również też z piątym palcem. Pamiętajcie, do gry używamy pięć palców, a nie trzy. Granie poza rytmem, nietrzymanie rytmu.
Słuchajcie, wielu uczniów miałem takich fizycznych, nie tylko tych internetowych, pod swoimi skrzydłami. I zauważyłem to, że ludzie zanim przyszli do mnie na naukę, wciskali play, czy też wciskali jakiś akord, muzyka sobie grała, a oni sobie stukali w klawisze. Ale to nie jest poprawne, to nie jest fajne, no. Podstawą jest znać metrum, podstawą jest czuć rytm. Jeśli nie będziesz czuł bluesa, czuł rytmu, to ty się po prostu grania nie nauczysz. Więc zwolnij tempo, włącz metronom, wsłuchaj się w muzykę, otwórz nuty, jeśli masz, i graj tak, jak wartości nutowe są zapisane. Bo jeśli będziesz w kółko kaleczył tempo, w kółko po prostu robił taki błąd, to jest karygodne, to tak, tego się po prostu nawet nie da słuchać, to ty tego z siebie nie wyplewisz. I nie mówię tutaj o chłopakach, którzy stosują zaawansowaną improwizację, odpływają w tempie, a potem do niego fajnie wracają, bo to jest totalnie inna i wyższa szkoła jazdy. Mówię tutaj o podstawach. Granie w rytmie, granie równo, to jest bardzo ważna rzecz. Z drugiej strony, jeśli będziesz grał tak 100%, 100%, 100% idealnie, nutka w nutkę, to ta gra będzie taka trochę smutna, sucha i bez życia, ale lepsza taka niż nierówno, bo nie usłuchamy cię dłużej niż 3 sekundy. Zbyt szybkie tempo gry, a co za tym idzie, zbyt szybko i niedokładnie. Powiem wam teraz historię z mojego życia. Wyjdziesz na dwór, jak zagrasz 10 razy dla Elizy. No to co robił Jerzy, bo ja uczyłem się grać na pianinie. 10 razy za to, zagrałem 10 razy, mogę iść? I myślicie, że przez ten 10 razy nauczyłem się lepiej niż zagrałbym to 3 razy wolno, a dokładnie? No pewnie, że nie. Jeśli nie idzie ci jakiś element w danym utworze, to nie przeskoczysz go szybszym tempem gry. Ta ręka nie pójdzie sama. Zwolnij tempo dwukrotnie. Zagraj dźwięki dokładnie. Przećwicz ten element kilkanaście razy. Naucz się grać w wolnym tempie, a dopiero stopniowo, co 2, co 5 nie przyspieszaj. Ja kiedy chodziłem na lekcję pianina i próbowałem grać za szybko, to moja świętej pamięci pani Lidia zabierała mi ręce z klawiatury i mówiła: zwolnij chłopak, zagraj każdy dźwięk 2 razy. C, C, D, D, E, E, F i tak dalej, i tak dalej. I nie mogłem wtedy przyspieszyć, bo już barierą były zdolności mózg. Więc grałem po 2 razy każdy dźwięk. Potem nagle grałem utwór jakoś wolniej. Fajna metoda, polecam. Niekorzystanie ze stylów fabrycznych. I tutaj chłopaki, apel do was, nie idźcie na łatwiznę, nie kupujcie do każdej piosenki do cholery stylów dedykowanych. Bo co wy robicie? Wgrywacie styl? Intro 1, potem intro 2, bo tam jest druga część, potem intro 3, bo jest trzecia część, potem wariacja A, lewą rękę możesz schować do kieszeni, albo coś tam poplumkasz, potem zakończenie pierwsze, potem, nie wiem, może drugie albo trzecie. Nie budujecie w ogóle waszej muzycznej wyobraźni, waszych muzycznych umiejętności, ograniczacie się i trochę niestety, nie obraźcie się, odmurzacie się w ten sposób. Macie taką rozbudowaną paletę stylów fabrycznych, to jest kilkaset różnych, często brzmień, różnych gatunków muzyki. Dzięki funkcjom style kreatora możecie te style łączyć ze sobą, tworzyć swoje, indywidualne, niespotykane dotąd wykonania, rozwijać się przy tym doskonale bawiąc i kształcąc, a nie działać tak jak prawie chłopaki z MIDI, wciskasz play, wariacje po kolei, nic nie grasz, bo styl gra sam za ciebie, odwala całą brudną robotę za ciebie, którą ty powinieneś zrobić. A ty przez to stoisz w miejscu i nie rozwijasz się, bo taki też komentarz pojawił się pod największymi błędami. Więc 10 błędów mamy za sobą, ale jedenastka! Co z tą transpozycją do cholery? To jest komentarz, który miał najwięcej lajków. Że używanie transpozycji to największy błąd. Używanie
transpozycji. I w tym momencie wiem, że będzie pod spodem dużo komentarzy mówiących tak czy nie, czy to duży błąd, czy nieduży błąd. Słuchajcie, ja wam powiem tak, moim zdaniem nie jest to największy błąd i te, które wymieniłem wcześniej, są dużo, dużo bardziej karygodne. Natomiast czy transpozycja powoduje to, że ty nie nauczysz się nigdy grać we wszystkich tonacjach? Oczywiście, powoduje to i tu jest 100% racji z tobą, 100% zgody. Jeśli używasz transpozycji w kółko, nigdy nie nauczysz się grać w tonacjach, które są oryginalnie zapisane. Jeśli grasz ciągle w bezpiecznej tonacji, którą umiesz i nie wyjdziesz poza strefę komfortu, tak jest w każdej dziedzinie życia. Nigdy nie nauczysz się, nigdy nie poczujesz tego bólu, tego lęku, tego dreszczyku emocji, że nie trafisz w dźwięk, to się nigdy tej oryginalnej tonacji nie nauczysz. Jeśli tak na to spojrzeć, to to jest bardzo duży błąd. I życzę wam, żebyście grali w oryginalnych tonacjach, bo na pewno jest to trudniejsze. Jest to po prostu level up. Natomiast dużo bardziej wolę spojrzeć na to w taki sposób. Lepsze jest piękne improwizowanie, piękna płynna muzyka w tonacji, jaką się ma opanowaną. I nie mówię tego z tej perspektywy, że sam używam transpozycji, bo sami wiecie, że chętnie pokazuję wam to moją klawiaturę, robię transmisję z imprez i widzicie, że używam transpozycji. Nie jest to żadna ujma moim zdaniem. Natomiast dużo lepsze jest dużo lepsze jest po prostu płynne improwizowanie, fajnie zagrany numer, fajnie zbudowana harmonia, pentatonika w tonacjach, które się zna, niż na siłę próbowanie zagrać coś w oryginalnych tonacjach, nie trafiając, kalecząc w dźwięki. Pal go 6, jeśli robisz to sam w domu. Ale jeśli pokazujesz to potem światu i robisz to na szerszą skalę, pokazujesz to ludziom, to nie tędy droga. Lepiej wyłącz kamerę, naucz się grać w oryginalnej tonacji albo włącz transpozycję, bo ona została do tego stworzona, żeby po prostu było ci łatwiej. Coś na zasadzie automatycznej skrzyni biegów w samochodach, choć nie do końca wiem, czy jest to dobre porównanie. Poznaliście już 10 największych błędów moim zdaniem w graniu na keyboardzie. Jeśli chcielibyście coś dodać, opisać, poszerzyć wiedzę, coś czego nie dodałem, bo na pewno to się zdarzy, piszcie to wszystko w komentarzach pod tym filmem. No i koniecznie kliknijcie dzwoneczek, subskrybujcie kanał Akademii Keyboardu, no i zapraszam was na fanpage Akademii, bo tam pojawi się więcej takich ciekawych pytań i więcej wątków, o których będziemy rozmawiać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się!